Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zachęcam oczywiście do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym filmem i nic Was nie ominie. A tymczasem dzisiaj przychodzę do Was taką pogadanką odnośnie soczewek i mojej soczewkowej historii. Tak to przynajmniej nazwijmy. Opowiem Wam tutaj o plusach, o minusach soczewek, dlaczego już ich nie noszę, albo noszę je sporadycznie, może tak. Dlaczego je uwielbiam i jednocześnie nienawidzę. Opowiem Wam, co się stało, czy soczewki mi jakoś pogorszyły wzrok, także nie ma co przedłużać, zaczynamy. Słowem wstępu, ja soczewki nosiłam, noszę. Teraz już od kilku miesięcy nie miałam ich ubranych, ale generalnie nosiłam je, myślę, że minimum 8 lat, także naprawdę jest to dość spory kawał czasu. Dlaczego się zdecydowałam na soczewki? Oczywiście z powodu wady wzroku, nie jakby inaczej. I jak tak zaczęłam nosić soczewki, początkowo kupowałam te miesięczne, bo one dzielą się właśnie na miesięczne, dwutygodniowe i takich, które wymieniacie codziennie. Ja nosiłam miesięczne, natomiast wiem, że one z perspektywy higieny i dbałości o nawilżenie oczu nie są zbyt dobre, więc już dłuższy czas używałam tych dwutygodniowych. No i tak, dlaczego się zdecydowałam na soczewki? No i jak dowiedziałam się właśnie o mojej wadzie wzroku, którą oczywiście chciałam korygować, ponieważ chciałam widzieć lepiej, wtedy właśnie zdecydowałam się na soczewki. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na komfort. Soczewki to jest tak ogromny komfort psychiczny, fizyczny. Po prostu zapominacie o tym, że cokolwiek macie na oczach, bo one są tak niewyczuwalne. Po drugie, jeśli zapominacie, że macie je na oczach, to jednocześnie czujecie się tak, jakbyście mieli wzrok idealny, bo nie jest to coś, co musicie ściągać co chwilę, co musicie przemywać co chwilę, co musicie gdzieś tam mieć w etui, w opakowaniu. Nie, ubieracie to rano, ściągacie wieczorem czy tam na noc i macie komfort taki, że jesteście w stanie zapomnieć, że macie jakąś wadę wzroku. Także komfort to jest na pewno to coś, co dla soczewek jest po prostu na pewno przeważającym plusem. Poza tym soczewki nosiłam też oczywiście ze względów estetycznych, ponieważ oprócz tego, że jest to wygodne, no to jednak okulary ciężko jest dopasować mojej twarzy, jakby oczywiście moim zdaniem nie pasują jakoś szczególnie jakieś okulary. Ja się no po prostu nie czuję jakoś super komfortowo w okularach, wolę siebie bez okularów, wolę siebie w soczewkach albo w ogóle tak jak teraz nie mieć ich ubranych, bo nie mam też takiej ogromnej wady, która po prostu powoduje, że nic nie widzę, więc mogę po prostu nie ubrać nic. No ale jak prowadzę samochód, jak chodzę do pracy, idę na zakupy czy na spacer, no to jednak chcę mieć ten komfort, że wszystko bardzo dobrze widzę. No i oczywiście względy estetyczne u mnie były no, na jednym z wyższych poziomów, po prostu źle się czuję w okularach i też żadnych nie mogłam dobrać. Poza tym te 8 lat temu to miałam naście lat, więc no nie, jakoś okulary u mnie totalnie nie wchodziły w grę właśnie ze względów też estetycznych. Teraz od dłuższego czasu już mam w swoich zasobach okulary, które też często właśnie teraz wybieram. Tak jak już mówiłam, kilka miesięcy nie miałam soczewek na sobie, więc decyduję się na okulary, ale w tym momencie też bardzo dużo widzę plusów i minusów tego i tego, ale to chyba byłby jeszcze osobny film, jeśli chcecie, możecie mi dać znać. Natomiast w soczewkach na pewno mega komfortowe i wygodne jest to, że wada Wasza korygowana jest bezpośrednio na gałce ocznej, czyli po prostu widzicie tak, jakbyście nie mieli żadnej wady wzroku. No bo jednak jak mamy te okulary, ta waga jest korygowana, wiecie, z jakiejś pewnej odległości, plus jak patrzycie w dół, no to musicie wziąć głowę w dół, no bo inaczej tej wady na dole nie macie korygowanej. Tak samo po bokach, te okulary poruszają się wraz z Wami, ale jednocześnie nie nadążają nad Waszym wzrokiem w każdym punkcie tak dokładnie, jak robi to soczewka, bo soczewka jest na Waszym oku, powoduje, że naprawdę jakby tej wady po prostu nie było, gdzie się nie spojrzycie, soczewka jest cały czas na oku i nie ma czegoś takiego, że pod jakimś kątem nie widzicie, pod jakimś kątem jest jakieś załamanie światła, że coś się rozmazuje, tak jak w okularach, trzeba je myć oczywiście i tak dalej. A w soczewkach w ogóle tego nie ma, komfort jest naprawdę 100%, jeśli chodzi o noszenie. Oczywiście nie można zapomnieć o dbaniu o higienę, czyli o tym, żeby za każdym razem, jak ściągacie soczewki, przemyć je płynem do soczewek, to jest bardzo ważne. I tak samo jak wkładacie je na noc do pudełeczka, ja wzięłam akurat sobie takie moje pudełko, to również nalewacie świeżego płynu i następnego dnia go wylewacie i zawsze wlewacie świeży płyn. To jest też ważne, ponieważ często przy ściąganiu soczewek przyklejają się na nie jakieś resztki kurzu, tłuszu do rzęs, wiecie, jakichś opyłków. Także to jest ważne, żeby wszystko zostało na soczewkach, bo jeśli następnego dnia założycie soczewki z kawałkiem tuszu, to będzie to dosyć bolesne. Także ja takie pudełko mam i ja je wymieniam zawsze, kiedy kupuję nowe soczewki. Także mniej więcej co miesiąc, półtorej mam nowe opakowanie. Jeśli chodzi o soczewki, które teraz już od dłuższego czasu nosiłam, to są AccuCube with Hydra Clear Plus. Tak wyglądają i ja je cały czas tak naprawdę zamawiałam. Pewnie były soczewki, które używałam wcześniej, jakieś inne, ale te akurat mam teraz w łazience i wcześniej po prostu używałam. Bardzo fajne jest też to, że tak naprawdę soczewka, czyli coś, co macie na oku, jednocześnie chroni trochę wasze oczy. Ja wiele razy przeżyłam coś takiego, że coś mi do oka wpadło, na przykład rzęsa albo ten kawałek tuszu, no to normalnie na oku takim bez niczego to naprawdę by bolało, a jak to się przykleja do soczewki, to jednocześnie wam nie wędruje po całej gałce, wystarczy wziąć chusteczkę i po prostu sobie tak odcisnąć i wszystko wychodzi. Bez soczewki oczywiście tylko ten kawałek jakiegoś rzeczy, która nie powinna się tam znaleźć, więc to na pewno. Ale okej, dlaczego ja przestałam nosić soczewki? Jakby z punktu widzenia takiego medycznego nie ma jednocześnie jednej diagnozy, czy na pewno to jest wina soczewek, ale na pewno soczewki przyczyniły się do tego, że obecnie walczę z bardzo suchymi oczami. To się jakoś profesjonalnie nazywa zespół suchego oka, czy jakoś tak. Właśnie nie mam do końca pewności, czy te lata używania soczewek do tego doprowadziły, bo o tyle, o ile pierwsze lata były jakby rewelacyjne i ja nie miałam żadnych problemów z soczewkami, tak właśnie wraz z biegiem czasu, mniej więcej po 25 roku życia w ogóle, wszystko zaczynało się dziać w moim organizmie nie tak. Także nie wiem, czy to kwestia wieku, tendencji, genetyki, predyspozycji, czy właśnie soczewek, ale niestety soczewki spowodowały, że ten zespół suchego oka mam i to jest bardzo niekomfortowe. Od dłuższego czasu, nosząc soczewki, 3 razy dziennie musiałam zakroplać oczy, minimum 3 razy dziennie. Ja już akurat używałam takie krople Ayal Drop, tak wyglądają, również Hiabak, ale te mają więcej tej substancji, która nawilża oko, jakoś tak pani mi w aptece powiedziała, ale te Hiabak też są również bardzo dobre. Także kontynuując te moje suche oczy, to jakby przekreśliło mi cały komfort z noszenia soczewek. Oczywiście początkowo to się zaczęło bardzo jakby pomału i nie było to tak bardzo denerwujące, zakraplałam sobie oczy wieczorem, było ok, ale już doszłam do takiego momentu, że ledwo jestem, teraz już nie wiem, bo też już kilka miesięcy noszę, ale że generalnie jestem w stanie nosić soczewki naprawdę te lekko ponad 8 godzin, maksymalnie po prostu bolą mnie oczy, wysychają mi mimo zakraplania, nawilżania. I powiem wam, że też na początku, jak jeszcze o tym nie wiedziałam, że mam ten zespół suchego oka, to oglądając na przykład film wieczorem, miałam cały czas soczewki, bo jeszcze kiedyś nie miałam okularów. I wystarczyło, że ja sobie przetrę oko, a soczewka potrafiła mi się albo odkleić i po prostu wypaść, albo przemieszczać się po oku, co było bardzo niekomfortowe. Oczywiście soczewka nie przeskoczy nam poza gałkę oczną, ale może się zwinąć w rulon tutaj pod powiekę, co nie jest jakoś super komfortowe i wygodne, szczególnie jeśli ma się suche oczy i I wyciąganie soczewki też w takim przypadku, jak zdajecie sobie sprawę, nie jest zbytnio komfortowe. Oczywiście ich zakraplanie i nawilżanie jakby ułatwia i ściąganie i użytkowanie, ale w tym momencie dla mnie po tylu latach noszenia to naprawdę do tych 8 godzin jestem w stanie wytrzymać, tak jak jestem w pracy. A po pracy je po prostu od razu ściągam, bo okropnie wysychają mi oczy. Jeśli zdarza mi się na przykład gdzieś po pracy wyjść, nie daj Boże do kina, ale oczywiście zdarzało się, to okropnie mi wysychają oczy. Po prostu w tym momencie jest to taki ból, że jak zamykam oko, to po prostu czuję tą soczewkę, tak jakbyście mieli coś po prostu w oku, jakby coś Wam do oka wpadło, więc no nie jest to totalnie komfortowe. I z tych względów no, na dłuższą metę to ze soczewek muszę zrezygnować. Teraz już bardzo długo nie miałam ich ubranych i powiem Wam szczerze, że nawet nieszczególnie dbam o nawilżenie oczu, ponieważ nie mam żadnego dyskomfortu związanego z suchością oka. Także widzę też, że właśnie odstawienie tych soczewek zdecydowanie mi pomaga. Jeszcze jakbym miała powiedzieć Wam kilka moich radach na podstawie moich doświadczeń, to przede wszystkim to, że zanim zdecydujecie się na soczewki, czy to kolorowe, czy to z powodu Waszego wzroku, wady wzroku i tak dalej, takie soczewki korekcyjne, to zawsze skonsultujcie się ze specjalistą, ponieważ to nie jest tak, że na przykład mam wadę minus 1, to zamówię sobie soczewki minus 1 i na pewno będą dobre i wszystko będzie fajnie. Nie jest tak do końca, ponieważ te soczewki mają różne krzywizny, jakieś tam parametry. Lekarz Wam też dostosuje właśnie to nawilżenie, jakie soczewki będą dla Was najlepsze. One różnie mogą być wyprofilowane, plus nie każdy z każdą wadą wzroku może soczewki nosić, ponieważ może się okazać, że macie jakieś jeszcze inne dolegliwości, jeśli chodzi o oczy i wady wzroku, które mogą dyskwalifikować do noszenia soczewek, więc nie róbcie tego sami i nie kupujcie kolorowych soczewek sobie tak na ślepo i do spróbowania. I też taka wiadomość, bo chyba nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że soczewek nie powinniśmy nosić na basen, na jakieś nurkowania, nad jezioro, nad morze, kiedy będziemy moczyć oczy, się kąpać. Oczywiście jeśli decydujecie się, że ubieracie je nad jezioro, bo będziecie tylko leżeć na materacu i albo tylko się opalać, ok, ale na basen, nad jezioro nie, bo po prostu może Wam się odczepić od oka pod wpływem wody i odpłynąć. Uwierzcie mi, wiem co mówię. I ostatnia moja rada to taka, do której ja tak różnie się stosowałam, mianowicie, żebyście zawsze mieli ze sobą te pudełko z czystym płynem. No naprawdę warto to mieć, bo wtedy, gdy na przykład wpadnie Wam coś do oka albo przyklei się coś do soczewki, co nie da się bezpośrednio ściągnąć i musicie je wypłukać, no to jak to zrobicie wodą, to będzie Was szczypać oko, będzie suche, ta soczewka może się zrulonić Wam, że tak powiem, a dzięki temu możecie je sobie oczyścić i bez problemu za chwilę nałożyć. A jeszcze taka rada, jeśli się boicie na przykład dotknąć swojego oka i boicie się założyć soczewkę, to uwierzcie mi, że większego bojdutka niż mnie, jeśli chodzi o dotyk swojego oka, to nie ma na świecie. Dobra, może są, bo niektórzy by się w końcu w ogóle nie zdecydowali, ale ja naprawdę panicznie się bałam, jak już po prostu soczewkę ubrałam. Po pół dnia po prostu płaczu, to pół dnia płakałam, że jej nie ściągnę. Oczywiście byłam wtedy bardzo młoda, no ale faktycznie bałam się tego dotyku oka i wymyśliłam sobie genialny sposób na ubieranie soczewek, ale nie chcę się tym dzielić, bo nie chcę, żebyście to robili bez wizyty u optyka lub okulisty. Nie chcę, żeby to było radą dla przypadkowych ludzi, bo to są jednak myślę, że ważne rzeczy, ale to, co możecie sobie spróbować, to po prostu umyć ręce i spróbować dotknąć tego białka. I wtedy zdacie sobie sprawę, że tak naprawdę dotykanie tej białej części oka nie jest w ogóle bolesne i możecie sobie z problemu tam dotykać. Nie wiem, ja na przykład tego nie wiedziałam, kiedy zaczęłam nosić soczewki, dlatego też tak bardzo się bałam, jak coś się zbliżało do mojego oka. Więc, a jak właśnie zobaczyłam, że ta część biała jest jakby bez problemu, można ją dotykać, to jakoś łatwiej było mi ubrać później i ściągnąć soczewki. Także to jest taka moja mała rada. Rozgadałam się, ale to już byłoby właściwie na tyle. Mam nadzieję, że taki film Wam się przyda. Oczywiście zapraszam Was na inne moje filmy i zachęcam do subskrypcji i widzimy się już niedługo. Pa, pa!